Obserwator finansowy w internecie, na YouTube od poniedziałku do piątku, między 9 a 15. Obserwujemy zjawiska w światowej gospodarce, trendy także na rynkach, w bankowości centralnej, w finansach, w ekonomii. Damian Dias, Maksymilian Wysocki, a z nami? A z nami, Szanowni Państwo, dr Dominik Skopiec, Departament Zagraniczny Narodowy Bank Polski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Eee... Pana doktora poprosiłem o udział w naszym programie, gdy szczerze powiem, że uwielbiam pana doktora analizy. Czytać, uwielbiam do tego. W obserwatorze finansowym na papierze. W obserwatorze finansowym na papierze, ale i na portalu. Bardzo polecam, bo jest tam mnóstwo ciekawych rzeczy, także autorstwa pana doktora. Wczoraj na przykład, zamiast oglądać mecz polskiej reprezentacji, wolałem czytać pana analizy. I jakby, no nie żałuję. Więc tutaj też o paru rzeczach, o których Pan też już pisał, ale też nowych porozmawiamy dzisiaj. Zwłaszcza przed przerwą mówiliśmy o perspektywach chińskiej waluty, która czy mogłaby zastąpić dolara, albo jakkolwiek podkopać jego pozycję. Mówiliśmy o wyścigu do globalnej dominacji Chin z USA, że trochę to przysiadło ostatnimi czasy, ale to pan doktor nam o tym wszystko na pewno. Opowie plus jeszcze wiele, wiele, wiele więcej wątków tutaj myślę, że można pociągnąć. Zwłaszcza złoto. To, zwłaszcza złoto, złoto, bo tak. Chiny są największym teraz klientem, jeśli chodzi o rynek złota, tak? Jednym z największych jednym z największych, ale tak, to prawda. Że... Ale jeśli chodzi o banki centralne, to chyba są liderem, prawda? W zakupach. W zeszłym tak? roku zdecydowanie tak. No, Ludowy bank Chin zakupił największe ilości. Złota, ale Narodowy Bank Polski był Może na w Może wykres właśnie z tymi zakupami złota w zeszłym roku, w 2023 roku, zobaczymy zaraz na ekranie. Dlaczego Chiny i Polska są tymi kluczowymi bankami centralnymi, które kupują złoto? Generalnie trend jest szerszy. tak? To jest, to jest zjawisko, które trwa już też. Dobrych kilkanaście lat. Jeżeli już mamy ten wykres, to może najpierw rzucimy okiem na ten rok 23, który był dosyć specyficzny, dlatego że w tym roku banki centralne generalnie na świecie kupiły największe ilości złota od 1967 roku, czyli zakupy w rekordowej skali. Tak jak widzimy, które kraje były liderami tych zakupów, no to oczywiście Ludowy Bank Chin, Chin zajął pierwsze miejsce zaraz zanim był Narodowy Bank Polski. No i Singapur jest krajem, który wrócił do zakupów złota. Także jak spojrzymy na dane za pierwszy kwartał tego roku, które już są, to potwierdza tutaj te także zakupy prowadzone przez Singapur, Ludowy Bank Chin na razie lekko zmniejszył, ale też oczywiście jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu jest Bank Centralny Turcji, której tutaj z kolei nie mamy, a warto podkreślić, że w ostatnich latach Bank Centralny Turcji należał do jednych, jednego z największych tego typu podmiotów kupujących złoto. W 2023 roku nastąpiła przerwa ze względu na to, że Bank Centralny Turcji sprzedał znaczną część złota, ale sprzedał to w specyficznych okolicznościach, ze względu na no dramatyczną, można powiedzieć, deprecjację liry, tak. czyli chcąc hamować ten proces utraty wartości zewnętrznej przez, przez lirę, część rezerw złota sprzedał, następnie odkupił. Czyli powinien więc, był kupić? E, sprzedał w, konkretnie w dwóch miesiącach mniej więcej, w połowie roku, kiedy ta deprecjacja była bardzo silna. No ale później w drugiej połowie roku powrócił do zakupów, stąd per saldo... Rezerwy Banku Centralnego Turcji w Złocie pozostały niezmienne. Natomiast to, co widzimy w pierwszym kwartale tego roku, to że Bank Centralny Turcji jest na pierwszym miejscu. Ale Chiny, bo o nich zaczęliśmy mówić. No jeśli patrzymy na Polskę, można powiedzieć, yy, znamy wszyscy motywacje, które stoją za zakupami złota. Po pierwsze, musimy wyrównać poziom w stosunku do innych państw zachodnich, no to, że to tego 20, do tych 20% udziału w rezerwach. No i oczywiście sytuacja geopolityczna, wojna na Ukrainie. Yy, tutaj było kilkukrotnie ze strony zarządu NBP padał taki komunikat, że po prostu yy, jest. Na, w takich powiedzmy na ciężkie czasy to złoto y, kupowane. A Chiny? Dlaczego w takim razie Chiny kupują złoto? To może jeszcze na chwilę mhm. wrócę do tych średnich, bo one są bardzo ciekawe. E, generalnie złoto, udział złota w rezerwach dewizowych banków na, centralnych na świecie, no w zależności od tego, które dane się weźmie, waha się e, mniej więcej koło 13, niektórzy pokazują już nawet 16 procent, ale to rozkłada się nierównomiernie w gospodarkach tych zaawansowanych, wysoko rozwiniętych i w gospodarkach wschodzących, gdyż w tej grupie gospodarek zaawansowanych właśnie ten udział jest wyższy od średniej światowej i wynosi właśnie około tych 20%. W gospodarkach wschodzących jest nadal niższy i dlatego te banki głównie prowadzą zakupy złota. Natomiast to co jeszcze trzeba podkreślić to, że największe Zasoby złota utrzymują właśnie kraje wysoko rozwinięte, no w szczególności Stany Zjednoczone i kraje Europy Zachodniej. Mimo, że był okres kiedy mówiono o tym złocie no właściwie to dlaczego mielibyśmy je składować to barbarzyński relikt jak to nazywa jeden z publicystów w portalach internetowych ekonomicznych tak no i był taki moment kiedy się od tego złota odchodziło no bo stwierdzono że przecież za tym nie stoi żaden produkt nie żadne państwo nie żaden stoi militant, dochód tak żaden dochód tak tak znaczy tutaj to co warto podkreślić że kraje zachodnie Redukowały zasoby złota, co prawda w latach 90., ale de facto znacząco tych zasobów nie zredukowały. Jeżeli popatrzymy chociażby na takie kraje jak Francja, Niemcy, Włochy, czy Portugalia, czy Austria, no te kraje mają udział złota w rezerwach dewizowych olbrzymi. Tak? W przypadku Francji Włoch czy, czy Niemiec jest to grube 60 parę procent, czasami podchodzi pod 70 w zależności oczywiście od wahań cen złota. W Stanach Zjednoczonych wychodzi rzadko powyżej. I te kraje, pomimo tego, że prowadziły sprzedaż złota do pewnego momentu, jednak nie wyzbyły się tych, tego złota. Oczywiście są wyjątki od tego. Niechlubny dosyć wyjątek stanów Wielka Brytania, gdzie. Sprzedano znaczną część rezerw złota, a jednocześnie sprzedano to w momencie, kiedy ceny były relatywnie niskie. Stąd ten moment no, nie zapisał się zbyt dobrze w historii, w historii Wielkiej Brytanii. No, dlaczego się nie wyzbyły tego złota? Co jest takiego w tym złocie, że je się jednak trzyma? No właśnie. I dlaczego i to jest, też Chiny je kupują? My wracam do tego. I pytania. to jest właśnie to powrót do tego naszego pierwotnego pytania. Ja bym na nie odpowiedział trochę szerzej. Generalnie, dlaczego to złoto, bo dlaczego ono jest kupowane i dlaczego jest utrzymywane, to mniej więcej podobne czynniki tutaj działają. Przede wszystkim złoto ma pewne cechy, powiedzieliśmy, unikalne czy unikatowe, które odróżniają ten rodzaj aktywów od innych pozostałych składników oficjalnych aktywów rezerwowych, które utrzymują banki centralne. No przede wszystkim. Złoto nie posiada ryzyka kredytowego kontrahenta. Tak? Nie są to obligacje skarbowe innego kraju, który w, wypa w najgorszym wypadku może no, oczywiście zbankrutować, tak? Może być niewypłacalny. Tutaj takiego ryzyka w ogóle nie ma. Także. Złota nie da się kreować w nieskończoność, tak? nie da się wobec niego prowadzić dyskrecjonalnej, ekspansywnej polityki pieniężnej. Gdybyśmy wzięli całe wydobyte złoto w historii ludzkości, tak, to ono byłoby sześcianem obok 20 tak. metrów. Tak, i to jest stała wielkość. Tutaj się to nie małk. zmienia. Tak? Większość Bardzo złota małk. oczywiście zostało już wydobyte, ale to złoto jest nadal. tak? Niewielka część znajduje się jeszcze, jeszcze, jeszcze pod ziemią. Tak? Także no, złoto oczywiście nie ulega korozji, tak? jest, 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 jest niezniszczalne. Jeszcze inne cechy, które, które też warto, warto zauważyć, to to, że banki centralne krajów zachodnich rozpoczęły sprzedaż złota w zasadzie dopiero po 1989 roku. Pytanie dlaczego? No, oczywiście wiadomo, koniec zimnej wojny, tak? czyli redukcja jednak ryzyka konfliktu zbrojnego spowodowała, że to złoto zaczęto trochę sprzedawać. No, ale niektórzy, tak jak jeden z największych znawców w ogóle tej tematyki, Barry Eysengreen czy Michael Bordo, oni używają określenia war chest, czyli niejako złoto ma rolę strategiczną w rezerwach. No i stanowi swego rodzaju szczególne zabezpieczenie także no na wypadek konfliktów zbrojnych. Stąd dochodzimy do jednego z głównych czynników, które decydują o zakupach złota w ostatnich latach przez banki centralne krajów wschodzących, a mianowicie no wzrost ryzyka geopolitycznego. Tak? I to ryzyko geopolityczne, w szczególności od 2022 roku. Regionalne konflikty zbrojne powodują, że ta strategiczna rola złota w aktywach rezerwowych no, uległa jakby znacznemu wyeksponowaniu. Dobrze, to w takim razie, panie doktorze, skoro mamy hasło, że szczególna rola w czasie wojny, to zwykły człowiek, jak ma to rozumieć? To znaczy, im więcej kraj ma złota, to tym bardziej chętnie może być najechany, żeby to złoto mu zabrać? Czy na czym po polega ta szczególna rola złota w takim czasie? Odwrotnie. Może, może jeszcze. To, to może jeszcze odniosę się do kwestii sankcji, które są, no, tak jak pokazują dane, oczywiście w XXI wieku, sankcje są, sankcje finansowe są coraz częściej stosowanym instrumentem, są coraz bardziej intensywne. Złoto, jeżeli znajduje się, oczywiście, jeżeli założymy, że znajduje się w skarbcach krajowych, ono jest. Czymś jest aktywem, którego się nie da zamrozić, tak? jest niepodatne na sankcje w tym momencie. Tak samo, no oczywiście, wiadomo, że banki centralne dużą część złota utrzymują tam, gdzie są dobrze rozwinięte rynki złota, czyli na przykład w Londynie, w Banku Anglii, czy w nowojorskim Fedzie, ale w tym przypadku, no oczywiście to złoto może teoretycznie zostać objęte sankcjami, gdyż znajduje się poza terytorium, poza jurysdykcją naszego kraju. Natomiast inną kwestią jest też to, że dzisiejszy pieniądz jest w przeważającej mierze zdematerializowany. Tak? I w najgorszym wypadku, nie wiem, odcięcia czy cyberataków, no, no złoto nie jest czymś, co jest na to podatne. Tym bardziej mnie osobiście denerwuje dosyć określanie bitcoina cyfrowym złotem. Oczywiście niektórzy wskazują tutaj, że zwiększanie podaży bitcoina jest relatywnie ograniczone, i to można porównywać do ograniczonego tempa wzrostu podaży złota, ale dla mnie to nie jest wystarczająca cecha, żeby bitcoina nazywać, bitcoina nazywać złotem, dlatego że kryptoaktywa tracą na wartości gigantycznie w ciągu, w ciągu godzin, w ciągu kilku dni, są w stanie stracić. Nawet większość swojej wartości. A to dobry moment, żeby pokazać wykres cen złota. Tak, tak. Jest... Także może Tak, Bo Bitcoin no, zobaczymy, jest wysoco, jak to spekulatywnym instrumentem, tak naprawdę. Pieniądz, ciężko nawet powiedzieć, puszki koli za to nie kupisz, a tylko okup w Dark Webie zapłacisz. Więc umówmy się. Jako rola pieniądza, też panie doktorze, no, średnio patrzy a czy na to. to bitcoin nie jest pieniądzem. To, to, to przynajmniej ja, ja tutaj reprezentuję takie stanowisko. No nie ma. Okej, okay, mamy tak. To co prawda, tutaj mamy wykres i on celowo jest od, od jesieni zeszłego roku, dlatego że pokazuje, pokazuje on, no można powiedzieć, ekstremalne wzrosty ceny złota. Natomiast gdybyśmy ten szereg czasowy wydłużyli pokazali ceny Złota, powiedzmy od zakończenia II wojny światowej, to te ceny złota one zaczęły rosnąć, w szczególności po globalnym kryzysie finansowym. Ale nigdy poza dwoma momentami, czyli poza marcem 2020 roku, kiedy mieliśmy COVID, i drugi moment, kiedy mieliśmy atak Rosji na Ukrainę, wtedy cena złota przebiła te. Psychologiczną barierę 2000 dolarów za uncję. Natomiast to 2000 dolarów za uncję było od lat czymś, co jest swego rodzaju maksimum. Natomiast jak pokazały ostatnie miesiące, w żadnym wypadku tak nie jest. Gdyż, jak spojrzymy, od jesieni zeszłego roku cena za uncję złota wzrosła o 600 dolarów. To jest gigantyczny wzrost nie, w historii. Tak, na nie... aktywo traktowane jako bezpieczna przystań, jako takie właśnie bardziej stabi stabilizacja, ochrona przed wzrostem cen. Znaczy, jako ochrona wartości niż jako instrument, który przynosi zyski. Tak? I co tylko oznacza, że świat się coraz bardziej boi, po prostu. Tak, zdecydowanie. I te, tutaj te wzrosty, jakbyśmy popatrzyli na różnego rodzaju indeksy obrazujące ryzyko geopolityczne czy niepewność, to. Tutaj ten wzrost ceny złota zdecydowanie idzie w parze ze wzrostem wartości tamtych indeksów. E, oczywiście, powstaje pytanie, jak długo ten wzrost ceny się utrzyma. Niektórzy uważają, że być może jest to swego rodzaju bańka spekulacyjna i, i tutaj no, za tym argumentem przemawia chociażby udział inwestorów z Chin. Hmm. Tak? Inwestorów, no jak można domyślać się, spekulacyjnych. Natomiast są też. Yy, Opinie czy publikacje wybitnych ekonomistów, które pokazują, że wcale tak być nie musi, że właśnie złoto być może jest niedowartościowane i w związku z tym ta cena utrzyma się na tym wysokim poziomie, a być może są też niektóre, niektóre prognozy pokazują, że nawet ona jeszcze dalej będzie rosła, tak? Taka teoria spiskowa. Nie, no bo, nie to, że to jest. Ale spiskowa. nie, ja teoria spiskowa jest jeszcze inna. Ja ją przedstawię, to ale przed... proszę bardzo. Tak, skomentuję się. To, ci, to. Bo ja bardzo, bardzo chciałbym tutaj wejść w słowo. Mi, jeżeli to cokolwiek jest warte, wydaje się, że to jest po prostu relatywne i spozycjonowane do poziomu strachu. To znaczy, to nie, nie to, że jest bańka, tylko to jest aktualny poziom strachu. Jeżeli byśmy mieli w tym momencie sygnały, a zaczynają być kolejne sygnały, wczoraj czytałem. Co mniej więcej Xi Jinping powiedział u nas von der Leyen, i jak bardzo on żyje w swojej własnej zamkniętej bańce, chyba informacyjnej, złych doradztw, jego doradców, którzy mówią, że właśnie Stany Zjednoczone chcą, żeby Chiny zaatakowały Tajwan, bo dozbrajają itd., tak dalej. Jakby generalnie. Można by wywnioskować z tego, że w Chinach jest w sprawie tego konfliktu, w sprawie tych relacji międzynarodowych pewna bańka, w której przywódca Chin żyje. I jeżeli tak jest, to jest to ryzyko, że zostanie zrobione coś, co jest oderwane od realiów, czyli faktycznie idzie to w kierunku tej inwazji na Tajwan. I jak to się stanie, to będą kolejne rekordy, po prostu złota. Tak, mi się tak, i tego rodzaju czynniki, właśnie te o charakterze geopolitycznym, ale odnoszące się też do perspektywy konfliktu zbrojnego o szerszym zasięgu, tak, już nieregionalnym, ale wręcz, wręcz globalnym, to są czynniki, które z kolei mogą prowadzić do tego, że te ceny utrzymają się nie tylko na podwyższonym poziomie, ale będą też rosły. To teraz ta teoria spiskowa. Jeszcze jak już jesteśmy przy Chinach, to przy okazji powiem, że sprzedaż detaliczna w Chinach 3,7% wzrosła rok do roku powyżej oczekiwań, a produkcja przemysłowa o 5,6% rok do roku. No to są dalekie jakby poziomy od tego, co mieliśmy jeszcze kilka lat temu, jeśli chodzi zwłaszcza o wzrosty produkcji. Tam 10% to było normą, prawda? Ale z tą teorią spiskową. Wiemy, że w walutach, w pieniądzu międzynarodowym, o którym dzisiaj rozmawiamy, chodzi przede wszystkim o politykę taką właśnie międzynarodową. Wiemy, że Chiny starają się od dłuższego czasu budować jakiś blok państw sojuszniczych, które mogłyby ten światowy porządek gospodarczy wywrócić do góry nogami. I w związku z tym, Pytanie, czy te zakupy złota mogą być jakoś z tym związane? To znaczy, że będą chcieli zdyskredytować rolę dolara yy, po to, żeby właśnie pokazać, okej, okay, my mamy tutaj alternatywny system walutowy, który też jest, ma, wiadomo, że nie ma pokrycia w złocie, bo to już dzisiaj by z perspektywy zresztą rozwoju tych państw rozwijających się, yy, Chin przede wszystkim, no byłoby nieopłacalne, ale żeby jakoś się uwiarygodnić. Czy myśli pan, że taka próba może zostać podjęta, i czy ma szansę, żeby zakończyła się jakimś sukcesem? I czy chodzi o to, czy chodzi o to, że po prostu kupują to złoto w przypadku ataku na Tajwan i ataku na, żeby obronić wartość chińskiej waluty? Zalewamy w pytaniami, sankcji? ale jeżeli, znaczy, tak. ja sądzę, że jedno i drugie. Natomiast to, co, to, co pan redaktor powiedział, e, używając określenia alternatywny, czy to będzie alternatywny system finansowy, czy alternatywne międzynarodowe instytucje finansowe, to jest niezmiernie ważne. Dlatego, że Chiny od, od dłuższego czasu, po pierwsze, tworzą pewnego rodzaju instytucje, podejmują działania, z którym się wcale nie kryją, mające na celu zmniejszenie tej międzynarodowej dominacji dolara, no i bardzo intensywnie też promują wzrost międzynarodowego wykorzystania własnej własnej waluty. To, na ile są w stanie to zrobić, no właśnie zależy od, także od e, współpracy z innymi krajami, z innymi gospodarkami, dużymi gospodarkami schodzącymi. No i tutaj jakiś czas temu e, została e, podniesiona koncepcja emisji waluty przez kraje BRICS, która byłaby walutą opartą na złocie. Oczywiście e, było to przed szczytem w Johannesburgu Później okazało się, że tego tematu ostatecznie tam nie, nie podniesiono, no ze względu na to, że w BRICS to nie, nie ma zgody co do tego. Tak? Czyli tam opór Indii był szczególnie znaczący, ze względu na też relacje Indii ze Stanami Zjednoczonymi. I ostatecznie taki pomysł no, nie, nie, nie został oficjalnie, oficjalnie ogłoszony, ale jest też, jest też o tym mowa. Tak? Sam fakt, że, że takie, takie koncepcje są. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jeszcze jest taka, że w tym bloku może dojść faktycznie do zwiększenia roli waluty chińskiej, co się też dzieje, to się dzieje już od jakiegoś czasu, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie. Widzimy bardzo dobrze, że handel pomiędzy Chinami a Rosją jest rozliczany, oczywiście w Remimbi, w Yuanie. No dlatego, że, że, Chiny, że Rosja została objęta sankcjami, jest de facto odcięta od systemu e, dolarowego. Prawidłowo Renminbi czy Yuan? E, jedno i drugie. Znaczy oficjalną nazwą jest Renminbi, mm, Yuan jest taką nazwą bardzo obiegową, natomiast jak popatrzymy na, na skrót waluty CNY, no to tutaj wiadomo, że, że, sugeruje że, yuan. że sugeruje Juana, ale obie nazwy są prawidłowe. Pan e, doktor analizę popełnił dla naszego portalu, właśnie perspektywy renminbi jako e, tej e, waluty e, rezerwowej. E, za tym idzie cała, cała e, teoria też ekonomiczna. Generalnie, jeżeli spojrzeć na, tak jak wyścig, o którym z Damianem wspom wspominaliśmy e, rano, u Pana możemy przeczytać także, że Chiny od dawna spełniają kryteria stawiane emitentom walut międzynarodowych w odniesieniu do wielkości gospodarki, jej otwartości handlowej oraz pozycji w handlu międzynarodowym. Udział Chin w światowym produkcie brutto w cenach bieżących systematycznie wzrastał z niecałych 4% w 2001 roku do 17,8% w 2023 roku. Państwo środka pozostaje zatem drugą co do wielkości gospodarką świata. Udział Stanów Zjednoczonych w światowym PKB spadł. W tym okresie z 31,5% do 25,2%, czyli 17,8% do 25,2% mamy tutaj, e, tak jakby wynik meczu, powiedzmy, byśmy e, podawali. No jest to już niewielka różnica. Tak, i ten dystans zmniejsza się, on się zmniejsza systematycznie. I być może będzie się zmniejszał dalej, dlatego że pomimo różnych problemów gospodarczych, które są obecnie w Chinach, są one bardzo duże, no ale jednak jest to gospodarka z olbrzymim potencjałem. Także gospodarka, która ma znaczącą zdolność do tworzenia kapitału ludzkiego. tak? I dlatego też można to odnieść do, do ewoluującej struktury eksportu Chin. Także wzrost, udział dóbr, które są coraz bardziej. Kapitałochłonne, oczywiście w, mówiąc kapitałochłonne, mam też na myśli ten właśnie kapitał ludzki, że to już nie jest tylko pracochłonność, rozumiana jako ta tania siła robocza, stosunkowo mało skomplikowane produkty. No właśnie, nie, to przesunięcie jest zdecydowanie, zdecydowanie widoczne. No i Chiny tutaj, jeżeli chodzi o udział w realnej gospodarce światowej, no to rzeczywiście ten awans jest zdecydowanie widocznej. No i tutaj widzimy swego rodzaju paradoks, że z jednej strony ten udział Chin w realnej sferze gospodarki światowej jest olbrzymi, no ale z kolei udział w tej części powiedziałbym walutowo-finansowej gospodarki światowej jest zdecydowanie mniejszy i ta różnica jest olbrzymia. Jakbyśmy porównali dwie wielkości. Udział w światowym PKB w cenach bieżących Chin i Stanów, czyli te powiedzmy 18% i 25%. Udział dolara w światowych rezerwach walutowych, który wynosi ponad 58%. Natomiast udział Remimi wynosi 2,3%. Różnica jest gigantyczna. tak jest, jest, to, jest to swego rodzaju asymetria, która no, zawsze była w międzynarodowym systemie walutowym, ale tutaj jest to rażąca dysproporcja. Dlaczego sojusznicy? Bo rozumiem, że także sojusznicy Chin. Nie stawiają na juana w swoich rezerwach w bankach centralnych? To się, to się zmienia trochę. Tak? Znaczy, oczywiście, ewenementem jest Bank Centralny Rosji, który od 2014 roku przeprowadził bardzo dużą zmianę struktury swoich oficjalnych aktywów rezerwowych. Przede wszystkim redukując znacząco udział dolara z 43 do 16 procent. Olbrzymia zmiana. A z kolei udział Renminbi w tym samym okresie wzrósł z dosłownie z zera w 2014 roku do aż 13% w 2021 roku, czyli przed wybuchem wojny, co też oczywiście pokazuje, że zmniejszając udział dolara i tworząc bufory w Renminbi, no być może Bank Centralny Rosji przygotowywał się na pewną sytuację, która która nastąpiła później i co jeszcze jest istotne, Bank Centralny Rosji pozostaje największym, pozostaje bankiem centralnym utrzymującym zdecydowanie największe rezerwy w Remimbi. Inne banki centralne, no to są oczywiście te w Afryce, no ze względu na nazwijmy to pomoc i czy inwestowanie w infrastrukturę. To jest szeroka eufemizm, panie tak, doktorze. Tak, przecież tak, no mówmy się, że Chińczycy, Chińczycy kolonizowali Afrykę przez ostatnie no dekady tak, oczywiście, prawie, oczywiście. Już nie chciałem Finansowo, użyć tego mocnego przez słowa. Kredyty chińskie. Ale ten, ten swego rodzaju no, polityka kolonialna Chin w Afryce prowadzi też do tego, że na przykład no, pierwszym w ogóle bankiem centralnym, który zdecydował się na E, utrzymywanie jakiejś części rezerw w Remimbi był Bank Centralny Nigerii, e, tak, czyli największej gospo gospoda gospodarki e, w Afryce. No i jeszcze mamy in, inny, inny, jakby zbiór gospodarek, znajdujących się no, w tarapatach, tak, gospodarek latynoamerykańskich. W szczególności mam tutaj na myśli Brazylię, Wenezuelę czy Argentynę, w szczególności, e, które też mają słopy. Walutowe z Ludowym Bankiem Chin. No i na przykład niedawno doszło do czegoś takiego, że Argentyna nawet użyła yuana, prowadząc interwencję na rynku walutowym, no ze względu na to, że rezerwy w dolarach były Stupniamy. już tak niewielkie. Natomiast z drugiej strony Argentyna jest zasilana w Remi właśnie poprzez ten słow walutowy z Ludowym Bankiem Chin. Także. Ten Zemac udział jest w ogóle jest fascynujący, może starczy nam jeszcze potem na to czasu dzisiaj. Znaczy tutaj oczywiście możemy powiedzieć, że ten udział jest nadal niewielki, bo jest niewielki, tak? 2,3% udziału w rezerwach banków centralnych. To jest jak to w literaturze się określa, że Chiny są wielką gospodarką. Ale mają a dwarf currency, czyli mają walutę karłowatą, tak, zupełnie nie, nieproporcjonalną, jeżeli chodzi o udział do wielkości tej gospodarki chińskiej i roli w ogóle w gospodarce światowej. Tutaj jednak, pomimo tego niskiego udziału, ja bym był bardzo ostrożny, tak, bo może w żadnym wypadku nie możemy spodziewać się jakiejś szybkiej zmiany, bo, bo to nie jest też. Obszar, gdzie szybkie zmiany w ogóle następują, tak? dywersyfikacja rezerw jest dosyć powolnym procesem, ale fragmentacja geopolityczna, która zdecydowanie postępuje, to będzie prowadziło do wzrostu udziału renminbi w rezerwach banków centralnych tych krajów, które są, można powiedzieć, w tym bloku bliższym, bliższym Chinom, I, i to będzie pochodna też tego, że coraz większa część handlu. Z tymi gospodarkami jest rozliczana w remimi? Weźmy na przykład przypadek Brazylii, która się z tym w ogóle nawet nie kryje, że kraj ten dąży do tego, żeby zdecydowanie zastąpić dolara w swoich rozliczeniach handlowych w autą chińską. To jest kluczowa kwestia zaufania, tak? no bo dlaczego gospodarki, banki centralne, państw, które mają kurs płynny tak, swojej waluty, miałyby no właśnie, trzeba powiedzieć tutaj wprost, jak wygląda ta polityka no, pieniężna, jak wygląda y, polityka kursowa Ludowego Banku Chin, tak? No bo dlaczego miałyby stawiać na coś, co jest jednak zależne od polityków i to takiej ogromnej machiny biurokratycznej, jaką tworzy chińska administracja. Tak, i to jest jedna z, w ogóle, z głównych barier y, wzrostu międzynarodowego znaczenia renminbi, System kursowy, on nominalnie, czyli system kursowy de, euro, de jure, jest określany od bardzo wielu lat niezmiennie przez Ludowy Bank Chin jako system kursu płynnego kierowanego. No ale w rzeczywistości jest to system kursu stałego, który obecnie w klasyfikacji de facto, którą robi Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest klasyfikowany jako kurs pełzający. Wcześniej był Klasyfikowany nawet jako kurs stabilizowany, czyli taki, który ma relatywnie wąskie pasmo wahań wokół kursu centralnego, no w tej chwili to pasmo jest nadal wąskie, tak? bo to jest plus minus 2% odchylenia od, od kursu centralnego, który jest odniesiony do koszyka walut, w którym dominuje dolar, tak? czyli jest bardzo mocno kontrolowany system kursu walutowego, ale jest jeszcze jedna rzecz, która. Jest szczególnym, powiedziałbym, odstraszaczem, co pokazał dobrze rok 2015, kiedy Ludowy Bank Chin zaskoczył zaskoczył inwestorów nagłą dewaluacją, której się nikt oczywiście nie spodziewał. Skala tej dewaluacji nie była duża, bo to było 1,9%, ale fakt, że nastąpiło to w sposób niespodziewany. I tak samo no, Ludowy Bank Chin, który funkcjonuje w, który funkcjonuje w reżimie monopartyjnym, jest w stanie taką dewaluację przeprowadzić w każdym momencie. Więc pytanie, który inwestor chciałby znaczącą część utrzymywać w Remimbi, wiedząc, że ta waluta nie tylko może deprecjonować, ale przede wszystkim mamy to ryzyko niespodziewanej dewaluacji, które nadal jest. A Chiny mają też dosyć bogatą historię manipulowania kursem walutowym Remimbi, więc tutaj ten czynnik zaufania jest. Bardzo ważną barierą. No i oczywiście też sama, sama struktura banku centralnego, który oczywiście jest powiązany instytucjonalnie z rządem, oczywiście no, jest w systemie monopartyjnym. I ten, ten bank, chociażby jak spojrzymy na dane, które, które udostępnia, no nie jest zbyt transparentnym bankiem centralnym i Ostatnia rzecz, kwestia ochrony własności prywatnej. Tutaj to z kolei działa na korzyść dolara, bo w Stanach Zjednoczonych jest ona wyjątkowo silna. No a z kolei w Chinach, które oficjalnie są, mają ustrój dyktatury ludowej, no zdecydowanie to wygląda gorzej. No niech mi ktoś teraz powie, że pieniądz nie niesie za sobą ze sobą wartości, które w danym kraju po prostu o nim świadczą, go reklamują i tak dalej. No ewidentnie nadal jak trwoga to do dolara. Dolar, bo są fundamenty dosyć zdrowe jednak tej, tej gospodarki, a z tego co pan doktor mówi Renminbi nadal nie i jeszcze długo, długo nie, bo tych wartości właśnie idących za całym pieniądzem, odnoszących się do kraju i jego stylu uprawiania gospodarki i biznesu no nadal chyba brakuje. No zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych pomimo, że to w ostatnim okresie może to już wyglądać nieco gorzej, ale jednak te czynniki instytucjonalno-prawne są nadal bardzo silne. I dolar pozostaje jedną z tych walut określanych jako bezpieczna przystań, których nie ma znowu tak wiele, tak? Mamy dolara, mamy euro, które no de facto odziedziczyło tą, tą wiarygodność po walutach narodowych krajów, które. Zostały zastąpione przez euro, w szczególności no, markę niemiecką. Mamy jena i mamy funta sterlinga, które mają już bardzo bardzo małe udziały. No i ta dominacja dolara, ona może delikatnie się zmniejszyła w ciągu ostatnich 10 lat, ale jest to bardzo, bardzo nieduża różnica. I wynika to też z braku alternatyw. No, Remimi na razie nie jest taką alternatywą. Nie są tą alternatywą waluty go, innych dużych gospodarek wschodzących. No właśnie, czemu euro nie jest alternatywą, i czy uważa pan doktor, yy, podobnie jak nasi niektórzy goście, że strefa euro się rozpadnie? Znaczy, a jeżeli chodzi o jej rozpad, to tutaj może, może bym się nie, nie, nie wypowiadał, bo aż, aż, aż strefa euro nie, nie leży aż tak bardzo w centrum moich zainteresowań. Natomiast międzynarodowa rola euro już tak. I tutaj należy wskazać na pewien punkt startowy. Kiedy euro wprowadzano najpierw do obrotu bezgotówkowego, później gotówkowego, no w tej walucie pokładano bardzo duże oczekiwania, jeżeli chodzi o jej potencjalną międzynarodową rolę. Wiadomo, że ten punkt startowy, czyli że w, 2000, w 1999 roku udział euro w światowych sklasyfikowanych rezerwach, walutowy wynosił około 19%. Ale to nie wynikało z tego, że euro jako wspólna waluta ma taką siłę, że, że faktycznie tak duży udział jest. Nie, po prostu wynikało to z czystego zabiegu rachunkowego, zamiany marki, walut, które były marki franka e, francuskiego, tak częściowo też liry, e, na euro, więc jakby zabieg czysto księgowy. E, natomiast Wielu znamienitych ekonomistów wówczas e, oczekiwało i publikowało wiele tekstów na ten temat, że euro będzie tą walutą, która właśnie zdetronizuje dolara, która wyeliminuje ten problem waluty dominującej. No i też nie ma co ukrywać, e, zmniejszy też korzyści, które Stany Zjednoczone osiągają w wyniku tej, tej pozycji dolara. I w pierwszych latach funkcjonowania euro faktycznie było widać, że międzynarodowa rola tej waluty rośnie. Tak? Ona rosła także w rezerwach walutowych banków centralnych, czyli to był ten moment, kiedy to nie był już efekt czysto księgowy, tylko faktycznie wynikało to z tego, że międzynarodowa rola euro rosła. Ale w pewnym momencie ten, ten trend się zatrzymał. On się zatrzymał w szczególności pod wpływem kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i kryzysu, który przecież uwypuklił pewne strukturalne Wady, niedociągnięcia nie funkcjonowania strefy euro jako takiej. No i od tamtego czasu, co widzimy, to widzimy, że międzynarodowa euro, rola euro oczywiście zależy, który wskaźnik weźmiemy, ale jak spojrzymy na udział w rezerwach banków centralnych, ta, ten udział spadał. I on spadał, spada nadal, jakbyśmy porównali wartość, którą mamy dzisiaj z tym punktem startowym, który, jak powiedzieliśmy, był zabiegiem księgowym, to w zasadzie możemy powiedzieć, że wróciliśmy do punktu wyjścia, bo udział euro w rezerwach walutowych banków centralnych wynosi dzisiaj nieco poniżej 20%, czyli jest to mniej więcej tyle, ile było w 1999 roku. Więc te prognozy, które były formułowane na początku funkcjonowania euro, okazały się zupełnie niesprawdzone. No i można powiedzieć bez wahania, że euro no, nie spełniło tych oczekiwań, które były pokładane. Dlaczego to się stało? No tutaj mamy kilka przyczyn. Jedno takie określenie, które bardzo dobitnie to pokazuje. Znowu się powołam na Barego Alesry, którego bardzo cenię. On tutaj używa dosyć mocnego pojęcia, pojęcia, że euro to jest a currency without a state, czyli jest to waluta bezpaństwowa. Niewątpliwie. Czyli, że w przeciwieństwie do dolara, za euro nie stoi, no przede wszystkim nie stoi monopol rządu w odniesieniu do nakładania podatków. Tak? To jest zbiór gospodarek, a nie jedna gospodarka jednego państwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz ma charakter podażowy. W Stanach Zjednoczonych mamy największy, najgłębszy, e, najbardziej płynny rynek, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, Treasury Securities. Tak? I w nich jest utrzymywana przeważając no, ponad 50% rezerw walutowych banków centralnych. No, w strefie euro takiego rynku nie ma, bo wspólne obligacje oczywiście były. były Mówi się o nich teraz w kontekście finansowania wydatków zbrojeniowych, natomiast takiego odpowiednika, Rynku amerykańskich Securities w strefie euro nie ma. No ale może będzie, bo przecież ten pęd i ciąg do federalizacji, do centry centralizowania euro. No to tak? wtedy do bym euro. Tak, no to w, to w tym raz przypadku, raz. odnosząc się znowu do tego określenia że euro jest walutą bezpaństwową, no można powiedzieć, że rozwiązaniem tego problemu byłoby. E, jednak na no, przejście do waluty emitowanej przez państwo o strukturze federalnej, tak, no ale tego. No ale czy na e... pewno, co by się wtedy stało, gdyby faktycznie e, Europa stała się jednym krajem e, pod jedną flagą, e, już bez flag państwowych, e, zarządzana w jeden sposób, z uśrednieniem cen energii. E, z jednym to, ministrem finansów, tak, z jedną z jednym polityką fiskalną, z jednym długiem. Ale i z jednym długiem. Biorąc pod uwagę to kraje południowe, też, ale też z rozłożeniem i z uwzględnieniem nowych krajów w strefie euro, w tym Polski. Co by się wtedy stało z samym euro? Tutaj może jeszcze takie jedno porównanie, ponieważ niektórzy próbują doszukiwać się analogii pomiędzy ustrojem Stanów Zjednoczonych. Gdzie, gdzie mamy Stany, które, struktura jest strukturą federalistyczną. Stany te są na różnym poziomie rozwoju. Tak? Wiadomo, że oczywiście są nierówności, e, natomiast to nie jest to samo, tak? bo Stany Zjednoczone jednak są państwem i tam funkcjonuje system transferów fiskalnych. E, w, oczywiście w Europie tego nie ma. Gdyby Idąc tym tropem, tak, przejść do struktury federalistycznej, pewnie by coś takiego było. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest kluczowa. Jak widzimy, e, dosyć dużą odporność gospodarki amerykańskiej na ostatni cykl wzrostu stóp procentowych, e, to ta gospodarka jest relatywnie odporna. Ona do tego jest też gospodarką dużo bardziej elastyczną niż gospodarki krajów zachodnioeuropejskich, stąd no, jej powrót, powrót do stanu równowagi jest relatywnie szybszy. Szybszy przypadku... dołek i szybszy, szybszy, no, szybszy Tak, oczywiście są tutaj mhm. tego negatywy, wiadomo, mamy szybszy wzrost bezrobocia tak, w przypadku kryzysu, no ale tak czy siak ta gospodarka radzi sobie lepiej. No, gospodarki krajów zachodnioeuropejskich wyglądają inaczej. No, i też mają bardzo wiele problemów, które decydują o tym, że konkurencyjność tych gospodarek spada. I ja osobiście nie widzę w tej chwili przejawów czy czynników, które by miały ten trend odwrócić specjalnie, tak? bo to jest oczywiście no, e, pogłębiająca się m, niska konkurencyjność cenowa. Tak? No tutaj te wzrosty cen energii to, to jest niekwestionowany czynnik. Czyli? ale no Wzrost, tak, że oczywiście wysokie ceny energii, które są wysokie i pewnie będą jeszcze wyższe. No, niestety to widać też po, po tym, no, w zasadzie mogę użyć już tego określenia, bo sami Niemcy go używają, no upadku przemysłu, który następuje w Niemczech, tak, ze względu właśnie na e, olbrzymie koszty i obniżającą się konkurencyjność e, cenową. Druga rzecz to Kwestia demogra demograficzna. No, w Europie Zachodniej, jak wiemy, mamy tutaj olbrzymi problem. Niektórzy uważają, że migracja ten problem rozwiąże. No, ja tego optymizmu nie podzielam, bo ilościowo, jeżeli chodzi o liczbę ludności, no to oczywiście kompensuje to niskie wskaźniki urodzeń, ale z drugiej strony migracja powoduje olbrzymie problemy olbrzymie napięcia społeczne. No i niestety tutaj nie specjalnie, nie, nie widzę, żeby, żeby migracją można było rozwiązać problem sytuacji demograficznej w Europie Zachodniej. Znaczy, chyba, że to, była to, pytanie, które... to inna polityka migracyjna. Ale to jest pytanie, które sobie chyba wszyscy zadają. Czy mamy jakieś statystyki mówiące o tym, jak bardzo... Migracja i migracja przekłada się na faktycznie wyspecjalizowane, zajmowanie wyspecjalizowanych stanowisk w biznesie, gospodarce i przemyśle, bo jak na razie. Dosyć chyba powszechna opinia jest taka, że inżynierowie afrykańscy skaczą po dachach francuskich samochodów, a już ostatnio też u nas na, na Pradze. I jakby, no, czy są jakieś dane, które mogą zaprzeczyć tej narracji? Danych nie ma. Oczywiście to jest, to jest swego rodzaju narracja oparta na stylizowanych faktach. Tak? Że mamy łatanie tej dziury demograficznej napływem. Migrantów, natomiast też, jak spojrzymy na siłę roboczą, to jest ona zróżnicowana. tak? Na przykład to było bardzo dawno temu, ale jak testowa testowana była teoria heckschera olina to powstał wówczas coś takiego, nazywamy to paradoksem Leontiefa, który badał strukturę eksportu Stanów Zjednoczonych, i teza była taka, że oczywiście ten eksport będzie bardziej, zawierał dobra bardziej prafice, kapitałochłonne. A wyniki okazały się jednak zupełnie inne, że te towary są bardziej pracochłonne, ale pracę traktowano jako jednolity czynnik, a to nie jest jednolity czynnik. No i stąd paradoks Leontiefa, że ten kapitał ludzki, mam na myśli tą fachową, wykształconą siłę roboczą, zawiera w sobie też element kapitału, tak? I stąd większa kapitałochłonność no Tutaj specjalnie w przypadku Europy tego nie widać. I znowu gospodarka niemiecka jako pierwszy przykład, która no ze względu na to, że jest, jest jeszcze gospodarką zindustrializowaną, cierpi na olbrzymi de deficyt czegoś, co po niemiecku określamy jako fach Fachkräfte, czyli fachowa siła robocza. Tego zdecydowanie nie ma. Natomiast jakikolwiek wynik netto tego, na ile, oczywiście możemy powiedzieć, na ile ci migranci dokładają się do PKB, ale no drugą stroną medalu są transfery socjalne. Więc ja nie widziałem jakichś wiarygodnych danych pokazujących wynik netto z tego. Czy przede wszystkim trzeba tutaj chyba rozróżnić między legalną imigracją i nielegalną imigracją? Prezes Związku Przedsiębiorców i pracodawców Cezary Kazmierczak. W sprawach emigracyjnych Polska powinna zastosować model australijski. Tylko legalna imigracja. Nielegalne przedostanie się do Polski skutkuje dożywotnim zakazem pobytu oraz deportacją. Miejscem, gdzie można aplikować o ochronę, jest przejście graniczne, a nie las. I tutaj sprawa kluczowa, dlatego że jak mieszkamy w Warszawie, doskonale wiemy, że możemy już spotkać bardzo wielu lekarzy y, pochodzących z innych państw, tak? Y, więc nie możemy zaprzeczyć temu, że jest wielu imigrantów, którzy y, budują już polską gospodarkę i pomagają nam tak naprawdę. Tak. Y, inna sprawa, właśnie to jest chyba ta kluczowa sprawa, na którą zwrócił uwagę Cezary Gajbierczak, że czym innym jest y, nielegalna imigracja która powinna być po prostu zatrzymana? Czym jest legalna imigracja? Jeszcze tak, jak tutaj wskazał, dostosowana do potrzeb gospodarki. Tak, tak. To dostosowanie jest kluczowe. No na przykład Niemcy w tym momencie nie są gospodarką, która potrzebuje dużego napływu niewykwalifikowanej siły roboczej, z tego oczywiście jeszcze nie nieznającej języka. Eee, I chyba niezbyt chętnej do, do integracji ze społeczeństwem niemieckim. Tam też też sami Niemcy wprost mówią, że w Niemczech funkcjonuje społeczeństwo równoległe, które, które rządzi się swoimi prawami. No i niestety to też rodzi napięcia wśród, no, powiedziałbym, rdzennej ludności niemieckiej. Tak? No stąd też widać to po wynikach wyborów, że ostatnich tak, do parlamentu, że jednak spora część Niemców ten proces ocenia bardzo negatywnie. A to nie jest też tak, że ta spora część, jeżeli mówimy o Polsce i tych wysoko wyspecjalizowanych zawodach, które gdzieś tam imigranci z dalszej części świata wykonują, to nie jest tak, że ci ludzie u nas studiowali i zostali? Tak to w ogóle było też kiedyś. Ja jeszcze pamiętam, jak opowiadał mi mój ojciec, że w latach 70., kiedy on studiował, na przykład mieliśmy bardzo wielu studentów z Wietnamu, byli też studenci z Kuby. Oczywiście oni tutaj studiowali, byli tutaj legalnie, część z nich tutaj została. My mamy też, no ja pracując na uczelni od tych już, już 10 lat, też widzę, że mamy jakąś część obcokrajowców. No, są to głównie. Podejrzewam osoby z Ukrainy, przeważającej części. E, mówię o tych, którzy studiują na stałe, a nie tych, którzy są w ramach wymiany studenckiej. Tak? E, I oni oczywiście tutaj zostają. Tak? Natomiast to, to jest jednak co innego, tak? bo to nie ma żadnego związku z nielegalną imigracją. Otóż to. To wracając do, do tematu głównego, e, tematu głównego i, i złota, bo f, myśląc o Europie to człowiek jednak się... F... A ten poruszyliśmy właśnie ze względu na rolę euro w Dokładnie. rezerwach banków centralnych. E, jeżeli możemy sobie um, przypomnieć wypowiedź prezesa profesora Dama Glapickiego o złocie. Od 2018 roku ogółem, jak Państwo wiedzą, kupiliśmy ponad 260 ton złota, z tego w samym 2023 roku 130 ton. A ostatnio udało nam się kupić 5 ton złota w samym 2024 roku. Więcej od nas kupił tylko Chiński bank. Żeby to było jasne. W efekcie zakupów w latach 18-24. Zasób złota NBP wynosi 363 tony i zajmujemy w ten sposób 15 miejsce na świecie. Będziemy kontynuować te zakupy, aż do poziomu, zgodnie z decyzją zarządu, aż do poziomu 20% ogółu rezerw walutowych. Rezerw walutowych, przypominam, mamy w tej chwili już powyżej 200 miliardów dolarów. Rezerw walutowych mamy powyżej 200 miliardów dolarów. Wszystkie ważne kraje, w miarę dobrze rządzone, dbają o odpowiedni poziom rezerw. To zapewnia stabilność w kontaktach międzynarodowych. To świadczy o tym, że kraj jest stabilny, wypłacalny, że w każdych warunkach będzie wypłacalny i stabilny. A w naszym przypadku, niechętnie o tym mówię, ale może czas powiedzieć, kiedy jesteśmy krajem frontowym Paktu Północnoatlantyckiego, jest to szczególnie istotne. Rezerwy walutowe i złoto w przypadku jakiegoś katastrofalnego rozwoju sytuacji, czy to jakiejś niewyobrażalnej pandemii, czy hmm, klęsk żywiołowych, no i powiedzmy to co szczerze, zagrożenia wojennego, albo bliskości wojny, albo gorzej. No są bezcenne, umożliwiają kontynuowanie funkcjonowanie państwa bez większych zakłóceń. Podważanie, kwestionowanie powiększania systematycznego rezerw walutowych i zasobów złota przez Polskę może być albo nierozumne, albo wynikać z gorszych przesłanek. I to otwiera też drogę do kilku kolejnych pytań. Po pierwsze, jeżeli przypomnimy sobie ten wykres złota, cen złota, który mieliśmy jakiś czas temu, i moment, kiedy te największe zakupy złota zostały przez Narodowy Bank Polski dokonane, to ja się nie mogę nadziwić. Ja nie wiem, ja poproszę tutaj o komentarz pana doktora, który się lepiej o wiele na tym zna, ale ja się nie mogę nadziwić, może się mylę żeby było kupione w tej dużej skali, w idealnym momencie. Tak, zdecydowanie. Patrząc na te ceny, które mamy w tym roku, w szczególności w kwietniu, maju, różnica jest olbrzymia. I dobrze, że te 130 ton złota zostało kupionych właśnie przy, przy tych niższych cenach. No, oczywiście, to też mamy dużą rolę w tym przypadku efektu waluacji, tak? Że rezerwy złota, które już mamy, które już zostały kupione przy tej niższej cenie, oczywiście one dzisiaj po przeliczeniu, po cenie, którą mamy obecnie na rynku, no, są warte dużo, dużo, więcej, więc zdecydowanie moment był dobry, tak? I to, to trzeba, trzeba jasno powiedzieć, zwłaszcza, no, jeżeli. Te ceny złota się, się utrzymają, no to tutaj nie możemy mówić o e, jakiejś, może inaczej. Nawet jeżeli one by trochę spadły, mhm. to też niektórzy no, mogą powiedzieć, że a dobrze, no, że, że spadły ceny złota, to że na tym straciliśmy. Ale to jest my myślenie krótkoterminowe. Natomiast... Bo wtedy, kiedy będą potrzebne, wtedy będą na pewno o wiele hmm. droższe. Znaczy, przede wszystkim my patrzymy w perspektywie długoterminowej. W perspektywie długoterminowej bardzo wyraźnie widać, że, że Jak złoto, jest, złoto to na nim siedzi. Że, że złoto jest tym aktywem, który zachowuje wartość w długim okresie. Ono nie może zostać zdewaluowane, więc nawet fluktuacje one są, tak? No bo cena złota jest ustalana na rynku. I te fluktuacje są i będą, i tutaj, że, że akurat tak to zostało zrobione u nas, że to złoto zostało kupione wtedy, te, wtedy kiedy te, te ceny były, patrząc z dzisiejszej perspektywy, relatywnie niskie. To bardzo dobrze. Natomiast też można ubiec swego rodzaju komentarze, że jeżeli te ceny zaczną nawet się obniżać, że tutaj mamy jakąś, jakąś sytuację, powiedzmy, no niezbyt pozytywną. No nie, tak? Dlatego, że to jest zbyt krótka perspektywa, żeby na to tak patrzeć. Mm -hmm. O, tu mamy strukturę światowego popytu na e, złoto. Sektor jubilerski, jak widać, jest znaczącym tutaj udziałowcem co, co zrozumiałe, ale zrozumiałe. rośnie udział zakupów banków centralnych właśnie. Tak, no tutaj w przypadku tego, tego, tego komponentu, który opiera się na zakupach banków centralnych, widzimy, że różnica w ciągu ostatnich 13 lat jest gigantyczna. W ogóle banki centralne były przez długi czas po upadku systemu z Bretton Woods, zwłaszcza te lata 90., o których mówiliśmy, czy początek obecnego stulecia, były źródłem podaży złota. I to się zmieniło. Ten, ten największy, można powiedzieć, zwrot nastąpił pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, kiedy banki centralne stały się ponownie nabywcami netto złota. Jak widzimy, Późniejszą ewolucję udziału banków centralnych w światowym popycie na złoto, jest to wzrost gigantyczny, bo on jest od. Tu poziomu... mamy dosłownie pokazany jak gigantyczny to wzrost. Tak, to są w szczególności tutaj widzimy ostatnie dwa lata, ale jakbyśmy jeszcze na chwilę wrócili do poprzedniego wykresu, bo te, ta ewolucja udziału banków centralnych w światowym pod, popycie na złoto jest czymś bardzo symptomatycznym. Bo to jest z niecałych 2% w 2010 roku do ponad 23% w 2023 roku. W ogóle w 2023 roku banki centralne w strukturze popytu na złoto zajmują drugie miejsce po tym sektorze jubilerskim. Nawet ten komponent popytu inwestycyjnego został wyprzedzony przez, przez banki centralne. Jakbyśmy teraz mogli pokazać ten, właśnie kolejny wykres. Na którym widzimy kolejne lata i wielkość zakupów złota przez banki centralne, to w szczególności dwa ostatnie lata e, pokazują rekordowe zakupy złotych, mniej więcej w tej samej, w tej samej wielkości. E, I tu też no, doskonale widzimy wpływ tego rosnącego ryzyka geopolitycznego, fragmentacji gospodarki światowej. I przerwę, I przerwę na pandemię, bo tuż przed pandemią już... Tak, to tak, tak. To, to rosło z kolei przed pandemią. Mamy te dwa lata wysokiego wzrostu. No w, w samym pierwszym roku pandemii, czyli w 2020 roku, mamy przejściowy spadek, no ale wynik, wynikało to z tego, że był to bezprecedensowy e, kryzys i nie wiadomo było dokładnie, jak ta sytuacja się rozwinie. Tak? Więc oczywiście nie jest, nie jest dziwne, że w tym przypadku te zakupy zostały wyhamowane, natomiast oczywiście późniejsza sytuacja pokazuje, że, że one zostały znacząco, znacząco zwiększone. Na razie za ten rok mamy dane, za pierwszy kwartał, no ale one już pokazują, że, że ten trend jest zdecydowanie kontynuowany. To teraz oczywiście powstaje kolejne pytanie, nasuwa się właściwie samo kolejne pytanie, ale pytanie za milion punktów i bardzo, bardzo chyba wrażliwe, czyli co dalej? Czy dalej realizować ten cel, skoro mamy górkę? Czy może nie? Czy może się wstrzymać? O jak na razie 5 ton zostało kupione, dokupione ostatnio przez Narodowy Bank Polski. Czy dalej kupować złoto? E to zależy od tego, no jak będziemy prognozowali przyszłe ceny złota. Niestety takie prognozy są bardzo trudne, bo z jednej strony oczywiście mamy górkę, ale odwołując się do tej części literatury, która wskazuje na to, że złoto może być nadal może być niedowartościowane i wskazuje się, że te pułapy ceny, która, która może być osiągnięta w przyszłości, to będzie znacznie więcej. To w tym przypadku, no oczywiście odpowiedź jest taka, że pomimo tego, że jest to górka i że te ceny są dużo wyższe, no to jeżeli szacujemy, że te ceny będą jeszcze wyższe, no to odpowiedź jest oczywiście twierdząca, tak, że no, 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 są te ceny zdecydowanie wyższe, ale jeżeli mają być jeszcze większe, no to poza tym. Mm -hmm. Ale nie muszą. Ale poza tym bank centralny nie ma podejścia inwestora spekulacyjnego, który chce zarobić w, w nie wiem, horyzoncie kilku kwartałów, czy nawet kilku lat. To jest tak, jak właśnie ktoś zbierałby, zaczynając w młodym wieku, oby takich ludzi było jak najwięcej, nie jest to łatwe, w młodym wieku zbierać na emeryturę i stałą kwotę przeznacza cały czas. I on kupuje wtedy te aktywa, nie wiem, akcje na przykład, czy jest drogo, czy jest tanio, bo to się gdzieś uśrednia i tak zyskuje, a wtedy nie musi brać pod uwagę tego myślenia, czy jeszcze wzrośnie, czy nie. Tak, oczywiście, no inny jest zupełnie cel, bo bank centralny gromadząc rezerwy dewizowe i zarządzając nimi co do zasady, mówi się, że kieruje się taką tradycyjną triadą celów, która ma układ hierarchiczny, że na szczycie tej hierarchii jest. Prosimy o uwagę. Na szczycie tej hierarchii jest bezpieczeństwo, czyli jest zachowanie wartości rezerw w czasie. To jest cel nadrzędny. No, przy założeniu, że ten, co osiągamy, mamy cel drugi w hierarchii, tym celem jest oczywiście płynność, tak? no bo te rezerwy mają swoje funkcje i jeżeli zajdzie potrzeba, żeby je upłynnić, no to muszą być relatywnie płynne. I złoto wbrew pozorom wcale nie jest takim niepłynnym aktywem. tak? Bardzo łatwo je upłynnić. Tak, no, w szczególności jeżeli przechowuje się też, a, a zwykle banki centralne przechowują część rezerw złota w kraju, ale część przechowują właśnie w Londynie czy w Nowym Jorku, gdzie jest rynek złota i, e, i zwiększa to zdecydowanie tę płynność. No i na samym dole mamy ten trzeci cel, ale najniżej w hierarchii położony, czyli dochodowość. Dochodowość nie jest... Tym celem zdecydowanie najważniejszym jest właśnie tym najmniej ważnym celem e, dla banków centralnych w tym tradycyjnym zarządzaniu rezerwami dewizowymi. Oczywiście są tu wyjątki krajów, w których mają nadmierne rezerwy. No, na przykład Chińczycy, którzy, którzy mają najwie, największe rezerwy dewizowe na świecie, tam tą częścią już nadwyżkową można zarządzać trochę i oni to też tak robią. W trochę bardziej ryzykowny sposób, ale to jest wydzielone do, do, do innej puli, jest to tak zwana transza inwestycyjna i to jest zupełnie co innego. Natomiast stricte rezerwy dewizowe no, no są zarządzane w ten konserwatywny sposób, właśnie kierując się tą, tym hierarchicznym układem trzech celów. Także dochodowość no, nie, nie jest tym celem i także tak w przypadku złota banki centralne się tym nie kierują. Czyli do przodu. Jeżeli wrócimy, i już będzie chyba ostatnie zahaczenie o Chiny, tak się ładnie to wszystko zazębia i spina nam, ale ta informacja dzisiejsza nie jest za ładna moim zdaniem. Majersk wycofa oceaniczne połączenia z Polską, a Gdańsk nie będzie już punktem odbioru łańcucha logistycznego z Chin przez tą firmę dostarczanych. Przejmują to Niemcy, tak? Jakby już nie chcę wchodzić w jakieś tam kwestie polityczne bardziej, no ale po prostu kolejna rzecz, która idzie z Polski do Niemiec, wraca, tak? A jakie to może mieć znaczenie? Czy ma znaczenie, że Maersk przestanie dostarczać do Polski? Do, do Gdańska Ogromny, i znowu wygrywa I Nie wiem, czy to niemiecki. się nazywa armator w tym przypadku, czy operator, armator. ale w każdym razie, mm. no, jeden chyba… 290 statków. O, gigant, flota. gigant. Mm -hmm. Znaczy akurat to nie jest, można powiedzieć, moją specjalizacją, akurat jeżeli chodzi o ten, o ten temat, natomiast no, gospodarka… No, łańcuch dostaw się przesunął. Łańcuch dostaw się, się przesunie, ale to generalnie postrzeganie też gospodarki niemieckiej nadal jest takie, że jest to największa E, gospodarka w Unii Europejskiej. E, Ale zaczęli przegrywać z naszymi portami, ta, zaczęli bać się jest, naszego to, CPK, jest, że 60% biznesu ucieknie do Polski, oni przestaną te towary i kargo przejmować i tak dalej. A jednak no, Weicha od jakiegoś czasu znowu na korzyść Niemiec się zmieniła. Czy, no podejrzewam, że Niemcy jednak też chcą zarządzać kryzysem gospodarczym, w którym się pogrążają. E, tak, więc, więc te działania, żeby żeby te sytuacje zmieniać jakoś na swoją korzyść, na pewno, na pewno będą, tak? Zwłaszcza, że mówi się że ze względu na rosnące ceny energii, coraz mniejszą konkurencyjność, no przemysł będzie też z Niemiec. Częściowo odpływał, więc trzeba też tę te, no, lukę czymś rekompensować. No, chińskie dostawy do Niemiec zamiast do Polski to jednak jest duża sprawa. Coś niesamowitego, bo przed chwilą przed przytoczyłem dane o produkcji przemysłowej z Chin. Mówiliśmy, że to jest daleko od tego, co było kiedyś, że 10%, ponad 10%, no ale patrzę na, na produkcję przemysłową Niemiec. 11 miesięcy, 11 miesięcy na minusie i to nie na minusie 20 w, w skali roku, tylko są to po 3, 4, czasami blisko 6%. Tak, no niestety gospodarka niemiecka jest pogrążona w kryzysie i też częściowo dotknęliśmy już tego tematu mówiąc o e, dużych brakach e, w odniesieniu do fachowej siły roboczej. Ten problem ale jest, on jest też przez pracodawców niemieckich bardzo Często pokazywany jako, 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 jako coś, co, co zdecydowanie ich hamuje. Też sytuacja polityczna w Niemczech nie jest szczególnie ciekawa. Obecny rząd, no jak wiemy, z, z ostatnich wyborów specjalnie wielkiego poparcia już. Już nie ma, zresztą chyba sami Niemcy też uważają, że, że w ich historii ten, że ten rząd specjalnie dobrze się nie zapisał, także w odniesieniu do prowadzonej polityki gospodarczej. To nas interesuje. Więc tak, podsumowując, rola Juana Renmibi w. Światowym handlu powoli rośnie. Powoli rośnie. Oj, przepraszam, bo tego tak. nie padło, to nie padło w ogóle, a powinno paść, panie doktorze, pana zdaniem pułap maksymalny do jakiego Renminbi może dojść, jeżeli chodzi. Przepraszam cię, Damian, Też, ale już. to jest ważne, żeby to padło. W pana ocenie. Ale pułap w odniesieniu do handlu rynki. do zastępowalności. Znaczy to, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, tak, bo mówiliśmy o tym udziale remimi w dolarach. Natomiast mm -hmm. są też jeszcze inne obszary, gdzie ten wzrost jest widoczny. Na przykład, jak spojrzymy na strukturę średniego dziennego obrotu na światowym rynku walutowym, to tam zwłaszcza, bo dane są publikowane co w ostępach trzyletnich przez bank rozrachunków międzynarodowych, no i to jest najlepsze źródło danych akurat, dlatego z tego korzystamy. Pokazuje, że ten wzrost był skokowy pomiędzy rokiem 19 a 22. Tak? No co oczywiście może się też wiązać z tym, że nastąpił duży wzrost udziału Rębimy w finansowaniu światowego handlu. W tej chwili, jak spojrzymy na finansowanie światowego handlu, to prymat dolara jest bardzo silny, bo jest to jakieś 84%. I kolejne waluty mają już bardzo niewielkie udziały, bo euro ma 5 z hakiem jest drugą walutą, no i na trzecim miejscu jest Renminbi z udziałem tych 4,7%. Jak spojrzymy na wszystkie transakcje, które są rejestrowane w Swifcie, to tam widzimy podobną sytuację, że Renminbi jest na czwartym miejscu znowu z udziałem około 4%. Znaczy dla mnie barierą, co nawet ciężko mi w tej chwili wyobrazić sobie, żeby Chiny doszły do tego poziomu, no jest jakiś udział 10%. To jest nie Ciężko mi sobie wyobrazić w nadchodzących latach, żeby aż tak duży skok mógł nastąpić. Tak? Bo no, też, biorąc pod uwagę jednak problemy, problemy gospodarki chińskiej, nadal niską wiarygodność tej waluty no i zaufanie do niej, tak? I te czynniki, czynniki się nie zmieniają. Ale jeżeli spojrzymy na regionalizację, a to się chyba dzieje, Mamy, nie możemy już chyba dłużej patrzeć na cały świat globalnie. Era tak. globalizacji się skończyła. Mamy dwa obozy, USA i Chiny. Mamy bloki państw, które zaczynają się wokół, wokół nich, jak to się brzydko mówi, fokusować, skupiać, skupiać tak? Czyli e, kraje zachodu skupione, czy blisko USA i ASEAN, blok skupiony e, wokół, wokół Chin. No dobrze, ale jakbyśmy to przyjęli, że regionalizacja, czy bloki, a nie globalizacja, no to niestety, znaczy niestety, czy stety, dla Chin to jest bardzo zła wiadomość. Dlatego, że oni zyskują, oni są beneficjentem mimo wszystko globalnego handlu największym chyba. Tak, ale też z kolei handel pomiędzy Chinami a innymi gospodarkami wschodzącymi, które można powiedzieć, że i gospodarka światowa rozpada się na dwa bloki polityczno-gospodarcze: jeden skupiony wokół Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich, na drugi skupiony wokół Chin. W którym to bloku też jest i Rosja, to handel pomiędzy tymi krajami wcale wcale taki mały nie jest. No i tutaj niektórzy spekulują na temat właśnie powstania w wyniku tej fragmentacji geo geoekonomicznej bloku walutowego tych krajów, nazwijbym tę grupę powiedzmy, no nie wiem, niedemokratyczną, mhm. tak, czy, czy, czy niezachodnią. Eee, I tu zdecydowanie presja na używanie własnych walut, a nie walut kraju z tego drugiego bloku, czyli czy to będzie dolar czy euro, jest olbrzymia, a z kolei z tych walut, które te kraje mają do wyboru, no pierwszym wyborem jest zdecydowanie yuan. I jeżeli no, 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 nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić, no gospodarka światowa będzie ewoluowała w kierunku tego układu dwublokowego, to zdecydowanie renminbi na tym, na tym zyska. A jeszcze do tego... Można zauważyć, że nie musi ten blok wcale wyglądać tak, jak wygląda blok ASEAN, tak zwany, tak? czyli region Pacyfiku Indyjskiego, i tak dalej. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie 10 lat finansowej kolonizacji Afryki, jeżeli weźmiemy współpracę z Ameryką Południową, to nagle może okazać się, że gdzieś tam, idąc, twu, twu, mam nadzieję, że nie, do tego trzeciego wielkiego konfliktu. Do dzielenia się tych bloków, z Chinami staną kraje Ameryki Południowej i Afryka. I to już ten podział świata i wpływów trochę inaczej wygląda I Ale to od Europejskiej. To tutaj możliwości analizy. <grych> Jakkolwiek yy, na pewno z perspektywy znaczy, patrząc pandowej. na przykład na potencjał ludnościowy, dane są przygniatające. Yy, tak, że ten, że ten blok. Skupiony wokół krajów innych niż zachodnie Stany Zjednoczone, no zdecydowanie populacyjnie ma Chiny, sumie, Indie, Afryka, Ameryka Południowa. Nie za dobrze by to liczbowo wróżyło dla bloku USA, Europa. Nie przesądzajmy, jednak, Ameryka Południowa jest no, strefą wpływów w ciąży jeszcze gdzieś tam. Nie wiem, czy ta, czy ta doktryna się zmieniła Stanów Zjednoczonych, ale tamta yy, półkula. Kiedyś... iran kontrast może już nie wystarczyć. No, chociaż ostatnio przypadek Argentyny też jest, też jest dobry, bo była mowa, co prawda już mniej się o tym mówi, ale o zastąpieniu peso dolarem, czyli o oficjalnej dolaryzacji w Argentynie. No to też pokazuje powiązania, które faktycznie w tej Ameryce łacińskiej nadal są. Z drugiej strony mamy kraje duże, takie jak Brazylia, tak, które zdecydowanie one już grawitują w innym kierunku. W kierunku Chin. Tak. No i Argentyna, Brazylia. Argentyna oczywiście, no, z jednej strony chciała się dolaryzować, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeżeli. Jeżeli już chodziło o braki rezerw, no to wykorzystywała co? No wykorzystywała juany, tak płynność juanie. Także tak. Będziemy to jest... na bieżąco obserwować właśnie to jak do przemyślenia, panowie. Te prawda? bloki się formują. Jeśli chodzi właśnie o wykorzystywanie walut poszczególnych w handlu i w rezerwach banków centralnych, a z nami był ekspert właśnie w tej dziedzinie, Doktor Dominik Skopiec, bardzo dziękujemy panu za udział w programie zapraszamy Dziękuję. częściej bo jest o czym jest o czym rozmawiać jest co analizować Zapraszamy do obserwatora finansowego także na portalu i w papierze tak na papierze w kioskach na stacjach benzynowych ja już widziałem ostatnio Widziałeś ostatnio tak Ja czytam już tutaj w banku zanim jeszcze trafi tam Cieszę się bardzo Także serdecznie polecamy, szanowni państwo, a teraz zapraszamy na krótką przerwę. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.